Cześć wszystkim, z tej strony Gotier i witam was w kolejnym odcinku z gry Seven Days to Die. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że przebiegniemy się zabić kilka zombiaków, aby wyskillować sobie kilka poziomów do naszych umiejętności. Jak widzicie, tutaj zbudowałem już forge, zebrałem kilka materiałów po drodze tutaj w okolicy. No, troszkę tutaj pobiegałem sobie, szczerze mówiąc, odkryłem kilka domków tutaj na biomie zimowym. I ogólnie tak, pozbierałem to co potrzebne, trochę jedzenia także się znalazło. W tej skrzyneczce, zobaczcie, na razie nie umrzemy z głodu. No i bardzo dużo różnych rzeczy do ubierania. I tak, jaki jest nasz plan? Musimy właśnie pobiec w jakieś rejony, albo tutaj, albo do miasta, zabić dużo zombiaków, aby wyskillować sobie nowy poziom. Tutaj mamy Hammer and Forge, dzięki czemu na kolejnym poziomie będziemy mogli tworzyć metalowe narzędzia. I właśnie po to nam są te metalowe narzędzia. Po to nam są potrzebne, aby wykopać szybciej dużą ilość kamienia, dzięki czemu z kolei będziemy mogli stworzyć sobie cobblestone'owe bloczki, no i oczywiście jakąś bazę do przetrwania 7 dnia. Ogólnie gdzieś na poradniku w internecie widziałem takie dwie wieże z kamienia, zbudowane i otoczone palizadami, aby zombiaki się w nie wpierdzielały i ginęły. No dobra, to nie marnujmy może czasu i pobiegnijmy powoli w stronę miasta, gdzie z kolei właśnie zrobimy sobie to, co nam trzeba. Czyli zabijemy dużą, dużą ilość zombiaków. Wiecie co, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że mamy już prawie odpowiednią ilość materiałów, by stworzyć sobie rowerek. Przez to musimy zebrać trochę polimeru ze śmieci. Bo chyba na jedno koło, z tego co pamiętam, potrzeba nam 20 polimeru, trochę węgla i takiego jakiegoś, nie wiem, płynu dziwnego, niebieskiego. No i powiem wam, że już prawie mamy do zrobienia cały ten rower, dzięki czemu będziemy mogli troszkę szybciej się poruszać między tymi miasteczkami. Ogólnie też chciałem wam powiedzieć, że tak postanowiłem zrobić chyba gdzieś w tym miejscu bazę, bo jest tutaj najmniej drzew i jest dość prosty teren taki do postawienia tych wszystkich wież, które chcę zrobić. A na początek myślę, że nawet jedna wieżyczka by wystarczyła. Ogólnie też zobaczcie, jak teraz szybko zombiaki schodzą. Oj, jak się oczywiście trafi w głowę. Bo zobaczcie, zrobiłem tutaj kilka skilli w sile. Skull Crusher i... Tutaj było gdzieś takie drugie do powalania. Oto, Stay Down. Tutaj mam już na pierwszym poziomie, tutaj na drugim. I jeszcze ten Sexual, nie wiem jak to się czyta. Tyrannosaur. Takich dinozaur. To chyba... Tak, tutaj było napisane nawet. To zmniejsza nam staminę używaną do... ataków i ogólnie taką. No i patrzcie, jak tutaj niszczymy te śmieci, to czasem wypada nam ten polimer. Więc trzeba będzie to zrobić. O, akurat teraz nic nie wypadło. Dobra, to teraz wracam do was i będziemy mieli zombiaki. O kurde, what the fuck? Pole minowe, zapomniałem, że to jest baza wojskowa, ja pierdzielę. Dobrze, że nie wlazłem bezpośrednio chyba w tą minę. Nie no, bezpośrednio wlazłem, tylko wybuchło jakoś dziwnie. O Boże, czekajcie, ale się wpakowałem. A od strzału to wybuchnie, czy nie? Ciekawe. Muszę to trafić najpierw. Nie, chyba. O tak, patrzcie, jak się dobrze trafi, to wybucha. O Boże, zaraz zginę. Muszę coś zjeść chyba. A nie mam tutaj bandaża? A, zużyłem wszystkie, czekajcie. Może uda mi się skrafcić coś, chociaż nie wiem, bo nie mam na razie materiałów. Ale dobra, trzeba uważać będzie i zlutować tą bazę, bo może być coś w niej fajnego. I uważać oczywiście na te głupie miny. Ja pierdzielę, ale się wpakowałem. Ale akurat patrzcie, możemy sobie potestować strzelanie z łuku. Ładnie. Tylko te miny cholerne, trzeba je zniszczyć, bo... Boję się... że to może się skończyć źle. Nie ma tutaj więcej. Tam są jakieś... O, patrzcie, patrzcie. O, jeden zombiak chyba mniej. Dobra, to będę się... stosował do tej metody, że miny będę po prostu rozwalał z... pistoletu. Przydałoby mi się, wiecie co, jakieś ubranko zeskrapować, bo mógłbym zrobić wtedy więcej bandaży. Się załatać, mniej więcej. No akurat
Znalazłem trochę klota. Nic tu nie idzie, nic tu nie idzie na razie. Dobra. Zróbmy sobie jeden. Spróbujmy, czy to w ogóle nas trochę wskrzesi. Chyba tak. Powinno troszkę zregenerować życie. Boję się tu chodzić teraz. Tutaj kolejne zombiaki. Jeden w kasku. Ja pierdzielę, ale ja jestem... No nie, nie mówcie mi, że padnę. Druga śmierć w tej serii. Brawo ja. To zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, jestem z powrotem i powiem wam, że już więcej się z domu nie ruszam bez bandaży, bo widzicie, jak to się może skończyć. Dobra, teraz jeszcze się nie wpakować z powrotem w minę jakąś i zniszczyć te pieski. Głupie. W ogóle zauważyłem, że już biłem 1,5 levela, dzięki czemu teraz będziemy mogli wracać i powoli robić sobie coś w domku. A mówiąc coś, mam na myśli zacząć ogarniać sobie tutaj rzeczy na kobla naszego kochanego. Gdzie ten pies się spierdzielił? Jezu, ile psów! O my gy. Ale się wystraszyłem. Myślałem, że tam było tylko dwa psy. Dobra, czekajcie. Muszę zebrać... Gdzie to jest teraz? Kurde. Gdzie jest mój plecak? Jest mój plecak tutaj. Szybko, szybko, szybko. O, pierdzielamy. Dobra, muszę się teraz uzbroić szybko i... Zaraz ich tutaj pozałatwiamy. Jeszcze przeładujmy sobie broń na wszelki wypadek. I tak, to było tutaj. W sumie to niech będzie tutaj na wszelki wypadek też. Mniejsza z tym, co gdzie tu mamy. Jeszcze gdzieś była dziabaczka nasza. Jest tutaj dziabaczka. Okej. Okay. Nic nas z tyłu nie atakuje, nic nas z tyłu nie atakuje. No to spoko. Oj! Prawie. Prawie mnie dotknął ręką. Strasznie długie ręce mają ci żołnierze. Chwila skupienia. Ojejku, no nie mogę trafić tego. Tak się rusza dziwnie. Niektóre właśnie zombiaki mają takie dziwne ruchy, przez co dość trudno jest wycelować im w głowę. Gdybyśmy mieli granatę, o, ale by było pięknie. Dobra, wejdźmy tutaj i po jednym headshocie powinno wystarczyć, żeby dobić wszystkie zombiaki. No i ładnie. Jeszcze tutaj chyba kilku się kręciło w obozie, ale to już nie jest problem w tej chwili, jak nie ma piesków. I ciach. Dobra. O, wbiliśmy w ogóle poziom z tego, co widzę. Ile mam naboi jeszcze? No 15 mam w magazynku. Żeby tu się nie wpierdzielić na minę jeszcze jakąś. Znaczy, jak zdziabię tego pieska, to coś mi z niego wyleci. Bo wcześniej skóry nie było, ale jest jednak skóra. Dobra, czyli się opłaca je dziabać. No i oczywiście trzeba śmiećki zdziabać, żeby dostać polimer. Tu nic nie ma. O właśnie, wiecie co? Ojejku, wystraszyłem się. Trzeba zrobić bandaży kilka. Ciekawe, co będzie w ogóle w tych zasobach wszystkich. O, tutaj jakiś boksik większy. Dość długo się otwiera, 9 sekund, czyli coś ciekawego w środku może być. Zaraz zobaczymy. Nie, tylko naboje. Ale w sumie naboje też się przydadzą. Do pistoletu jakiegoś, żeby zastrzelić zombiaki z góry, jak będziemy mieli już bazę do obrony. I co tutaj macie? Trochę broni nawet, spoko. Drugiego poziomu, czyli trochę nam posłuży jeszcze. O, piwo, fajnie. Po całym dniu roboty przyda się. Będę pić kilka głębszych. W ognisku coś mieliście, panowie? Nic nie mieliście z tego, co widzę. Co tu jeszcze było ciekawego? Chyba to był taki główny namiot, więc raczej za wiele tutaj więcej nie znajdziemy. Chociaż... A, to jest śpiwór, to nam niepotrzebny raczej. Kurde, w ogóle mi polimer teraz nie leci. Szkoda strasznie. A z tego poleci, czy nie? Leci, patrzcie, 6. To nice, całkiem spoko.
Plastik zbijemy trochę i... I powinniśmy mieć już na opony do naszego składaka. Zobaczmy, ile jeszcze mam. Ile w ogóle trzeba było na oponę? Crafting wheel. Tak, 20. Czyli wiecie co? Ja sobie dozbieram tutaj do 20 i za chwilkę do was wrócę. Tylko jeszcze sobie rozdamy szybko w intelekt jeden atrybut. Gdzie to się dodawało? Jest ok. No i już kolejny atrybut tutaj w tą perkę będę musiał dodać w domu, jak mi zejdzie ten negatywny efekt ze mnie. Near Death Trauma. No dobra, to za chwilkę się widzimy z powrotem. No to nie fajnie, nie zauważyłem, że tutaj było napisane, że efekt ten trwa 14 minut. Przez chwilę myślałem, że minuty w grze, ale jednak się okazało, że podczas zmian minut w grze nic się tutaj nie rusza. No to będziemy musieli troszkę sobie poczekać jeszcze odnośnie tego. Ale to nic, ogarniemy sobie wszystko tutaj przy okazji. Właśnie, polimer. Gdzieś miałem tutaj więcej polimeru, z tego co pamiętam. Tylko gdzie? To jest pytanie teraz dobre. O, jest tutaj. 38, no to jeszcze będziemy musieli niestety dwa zebrać. W sumie włóżmy sobie tutaj wszystkie rzeczy, które nie potrzebuję w ekwipunku. I tak, to damy tutaj. Reszta się przeklika po prostu. To zeskrapuję, bo jakoś niepotrzebne mi to w tej chwili. I tak, tutaj wcześniej niechcąco R nacisnąłem, wszystko mi do ekwipunku wleciało i niestety nie jest już posegregowane tak jak było wcześniej. Ale to nic, dobra, weźmy tutaj sobie, schowajmy jeszcze to, to i to. Pistolet, wiecie co, będę nosił jednak teraz ze sobą pistolet, bo nie wiem co się stanie, jak kolejnego jakiegoś wilka albo coś znajdziemy. Tylko trochę naboi odłożę, bo nie są mi aż tak potrzebne w tej chwili. Beraz też będę mógł wrzucić. A tutaj się przyda na pewno ten kij. I tak, wiecie co? Ile mam drewna w ogóle? 99. Trochę się przyda też zciąć drewno, bo na pewno się przyda do krawcenia lepszych narzędzi. I tak, co będziemy mieli w planach na pewno teraz na najbliższy czas? To po pierwsze właśnie zrobić te narzędzia metalowe, zacząć kopać kobla w większej ilości. Właśnie nie wiem, czy do koblowych bloczków potrzeba nam betoniarki, czy nie. Ale jeżeli tak, to będziemy mieli kolejny cel do zrobienia. Ale chyba widziałem gdzieś w którymś z tych ośrodków z NPC-ami taką betoniarkę, czyli byśmy mogli po prostu podjechać tam rowerkiem czy coś w ten deseń i przerobić sobie trochę bloczków. I też właśnie ten rower zaraz ogarniemy. Do dziabie tylko to drzewo. Trochę śmieci by mi się przydało. Wiecie co, może coś z plastiku będzie w moim domu. To bym to po prostu zdziabał. I mielibyśmy z głowy już jedną rzecz. Co tu jest ciekawego? Tu jest nic, całe. A na piętrze coś było? Nie no, lampki nie będę niszczył. Bo będę miał ciemno strasznie. Ale chyba i tak z lampki to tylko metal wypadnie. Co tu jest? Nic tu nie ma, szczerze mówiąc. Myślałem, że coś więcej znajdziemy. O, właśnie. Na pewno z kosza. Chociaż kosz jest metalowy? Dlaczego? Dziwna sprawa. Teraz zobaczymy, ale dźwięk jest jak z metalu, to raczej polimer mi nie wypadnie. No nie, metal tylko, ja pierdzielę. Kto wymyślił taką rzecz? Tu nic nie ma, śmieci by się przydały naprawdę. A opona? O, patrzcie, z opon lecą polimery jeszcze. Dobrze wiedzieć, tu jeszcze jedna była chyba gdzieś. Tak, no to nice, mamy już chyba przynajmniej na jedną oponę na pewno. Bo 10 węgla gdzieś było. Nawet 20, no to spoko. Z tego co widzę mamy chyba na dwie opony nawet. Co tu jeszcze trzeba? Refined, o, znaczy forged iron. Trochę oleju, olej mamy na pewno, bo zbierałem dość dużo. Tylko, o tutaj jest, myślałem, że w drugiej skrzynce. No i forged iron. Okej, zróbmy sobie dwa koła. I tak, kółka będziemy mieli. Rama teraz jeszcze na pewno. Na ramę w sumie też chyba mamy, tak? Tak, potrzeba 5.
dwa te mechaniczne party, czy coś w tym rodzaju. Co tam jeszcze? Taśma i lewer. I skóra. Akurat mamy chyba dwie taśmy. No to zrobiliście. Będziemy mieli to. Kierownica. Gdzie jest kierownica? Jest kierownica. No to fajnie, patrzcie. A tutaj trzeba koła. No właśnie, te rzeczy. Przyjmamy wszystko. Za chwilkę sobie skraftimy to i będziemy mogli przejechać się gdzieś. No i patrzcie, za sekundkę będziemy mieli rowerek. Jest. Spoko, zobaczmy teraz w ogóle, jak to jeździ. O, zrzut! Patrzcie. Zrzucił gdzieś tam na pustyni. Ciekawe, czy się zaznacza na mapie. O, zarąbiście. Patrzcie, niedaleko tego domku starego naszego, czyli w idealnym momencie skraftowałem sobie rower. Dobra, to sobie schowam wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne i przelecimy się w tamtą stronę. No dobra, to zobaczmy, jak to w ogóle działa. Zielone było dopiero. O, nice. O, jak śmiesznie. Dobra. Sobie pojedziemy tędy chyba drogą. Czy droga nas doprowadzi w ogóle? Chyba nie jednak. Ale no dobra, to jedziemy po prostu tak. Jak shiftem przyciśniemy, to jedziemy dużo szybciej, ale jak widzicie, stamina nam się zużywa. No ale to nic, chyba dobry deal nawet. Na pewno bym tyle nie przebiegł na tej staminie, co przejadę. Tylko jeszcze uważaj, żeby nie rozbić sobie rowerka. Wracam do Was po krótkiej przerwie i kontynuujemy jazdę. Jesteśmy już bardzo blisko tego zrzutu, zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawe, czy zombiaki jakieś będą oblegały go, czy będzie taki dość łatwy do zebrania. Zaraz zobaczymy. Jak ładnie śmiga pod górkę ten rowerek. Fajnie całkiem. Szkoda tylko właśnie, że się na boki nie da skręcać. Podczas takiego swobodnego rozglądania. Gdzie to jest? A, dobra, tutaj chyba. No spoko, patrzcie. Nie ma zombiaków nawet. Nie będzie problemu, ale i tak przygotuję się na najgorsze i wezmę jakiś pistolecik do ręki. Chyba nic nie ma, dobra, spoko. A, trochę jedzenia. W sumie się przyda. Latarki to tak już mniej się przydadzą, chociaż zobaczymy, co z tego będzie. Może się coś rozłoży na jakieś inne części. Okej, wiecie co? W sumie może przelutujmy jeszcze ten domek, bo zobaczcie, kary mam jeszcze ile tutaj? 3 minuty to w sumie. No nie, dobra, już jednak wrócimy z powrotem, bo trochę poczekałem, bo miałem krótką przerwę, przez co poleciało kilka minut. Okej, tak więc zaraz wrócimy do środka i zaczniemy robić już jakieś narzędzia metalowe, prawdopodobnie. No dobra, wiecie co? Minęła mi kara i teraz dopiero zauważyłem, że zużyłem wszystkie pointy. Kurde, ale przypał. A tutaj trzeba było już chyba 2 punkty wydać na piąty poziom intelektu. No, czyli się okazuje, że jednak jeszcze trochę będzie trzeba popolować na zombiaki. A niepotrzebnie schowałem rower, bo trzeba będzie się teraz przejechać w tamtą stronę. No, ale to nic, zaraz zobaczymy. Niedaleko tamten domek będzie pewnie jakiś. W sumie na zimowy może pojechać biom, bo jest tutaj bliżej. Wiecie co, przejedźmy się tutaj, może zobaczymy, co ogólnie mamy w tamtych rejonach. I zaraz zobaczymy, czy będzie co polować. Obudźmy zombiaki. Mam nadzieję, że nic z za pleców mi nie wyjdzie. O, już się wystraszyłem. Zobaczmy jeszcze tutaj, bo czasem też na pięterkach się pojawiają. Ale nie, chyba luzem nic tutaj nie ma. Sporo. Ale to nic, damy sobie radę. No niech przeskoczą tutaj, żeby nie skakały mi w powietrzu, kiedy będę ich atakował. Ale potężny ten atak teraz jest. W większości raz wystarczy klepnąć zombiaka w głowę, żeby zniszczył się. O, patrzcie. Tutaj coś znajdziemy ciekawego. Luneta? Tak, luneta razy 4. Ale tego raczej na pistolecie nie zamontuję.
No nie. Chyba nie. O, właściwie to czekajcie, na strzelbie może. Zobaczmy. Strzelba ma jakieś... Tak, mam modyfikację, czyli mógłbym w sumie zrobić tak. I zobaczcie. O, całkiem spoko. Jeszcze mogę przybliżać tą snajperkę teraz. Fajna sprawa. Przyda się na pewno. Do walki na odległość. Oj, nie mam staminy już, trzeba uważać. W ogóle właśnie tak się zastanawiam, dlaczego na przykład ciepło nam nie przybywa, kiedy robimy coś takiego jak bicie zombiaków czy coś. Przecież niby w teorii powinno nas to rozgrzewać. Ale nie wnikajmy. Mam nadzieję, że coś znajdę. Do jedzonka. O, patrzcie, kowadło, zarobiście, nie będę musiał go robić. O nie, kolejny naprawdę. No, leży. Trochę naboi. Cholera, żebym znalazł jedzenie. No nie, naboje same, naprawdę. Kurde, może w lodówce coś będzie. Albo tutaj. No i na szczęście znaleźliśmy jedną puszeczkę. O kurde. Może tak to zrobię, bo... będzie trudno stamtąd uciec. Dobrze. Jeszcze tutaj jeden zombiak zaraz nam wejdzie, ale zjedzmy szybciej to jedzonko, żeby trochę mieć więcej staminy. Może tutaj coś będzie? Nie, tylko garnek. O, dwóch tutaj się zlazło. I bardzo dobrze, bo akurat wbije sobie poziom. Ups. O, ile tam ich idzie, patrzcie. Czy mi się zdaje, czy to jakaś mała horda? Chyba tak, patrzcie, przechodzi w tamtą stronę, czyli prawdopodobnie jest tak jak mówię, bo czasem się zdarzają takie rzeczy, że idzie sobie kilku zombiaków tak w grupce. Gorzej jak zaskoczą cię w domku. Wtedy może być nieciekawie, jak wejdziemy do jakiegoś bunkra czy czegoś i tutaj nagle fala zombiaków nam się do domu wlewa. I jak wtedy uciec? Przebić się siłowo tylko zostaje. Tak. Tam jest jakaś drabinka czy coś. O, dobra, nieważne. Co tu jest? O, tutaj w ogóle wyjście jest na dwór też. Kurde, nie wiem czy przetrwam tak w ten sposób. Bo zobaczcie, strasznie jest źle z głodem. Chyba wrócę, wiecie co? Nie ma co szaleć. W takim razie ja wrócę na razie do mojego domku, wyleweluję się szybko i zaraz do was wrócę, bo nie chcę tutaj zginąć i znów mieć tego negatywnego buffa. Okej, wbiłem poziom, dzięki czemu powinniśmy już móc odblokować sobie narzędzia. Okej, jest fajnie. W sumie co by tu jeszcze kupić sobie? Bo został mi jeszcze jeden punkt, więc może zobaczmy. Miner 69er czy Motherload? Nie wiem, co by było lepsze. Może to, wiecie, bo więcej będziemy zbierali dzięki temu. Okej, okay, 20% więcej niż było, czyli powinno być całkiem spoko teraz. Dobra, czyli wracamy na chatkę i robimy sobie jakieś narzędzia. Tylko się nie rozbijmy, bo już widzicie, 84% tylko mi zostało odporności. Dobra, włączyłem, jak się craftuje troszkę tutaj nam Forged Irona. Dzięki czemu będziemy mogli zrobić pierwszy jakiś kilof żelazny. Dobra, czekajcie, co tutaj ja jeszcze mam? Wiem, że chyba coś było takiego do przetopienia, tylko nie wiem gdzie. Chyba tutaj, o tak jest. Też można skrapować, to też... A dobra, niech to na razie leży, później sobie wszystko poprzetapiam. Zawsze przy okazji, jak coś przetapiacie, czy robicie coś właśnie w tym rodzaju, to warto sobie włożyć jakieś itemki tutaj do przetapiania. Przy okazji i przetapia się nam jakiś surowiec i itemy do craftowania później też. O, w sumie mięsko jedno. Niech się usmaży. Nawet możemy jeszcze dwa zrobić. Chyba miałem tutaj gdzieś jeszcze resztki tego żelaza.
Jeszcze jedno i spróbujmy zrobić sobie kilofik. Zaraz zobaczymy jak dziabię, bo w sumie jeszcze nie dziabałem kilofem. Tak się zastanawiam, ale chyba wiecie co, tutaj w łazience rozwalę sobie tutaj podłogę. Oj, to nie jest łazienka. Tu jest łazienka. Rozwalę podłogę i będę kopał gdzieś tutaj pod nami jakiś tunel, z którego będę wydobywał sobie surowiec. Okej, skrawciło nam się, zaraz zobaczymy co jest to warte. Też tak się zastanawiam, czy by nie zrobić sobie jakiejś siekierki takiej lepszej. A dobra, wiecie co, to jest chyba jeszcze piach z tego co widzę. Łopatę weźmy. Gdzieś tu ją zostawiłem wcześniej. Tuż nie tutaj. No jest dobra, ok. Przydałoby się właśnie tak jak mówię, zrobić jeszcze siekierkę stalową. I prawdopodobnie jeszcze jakiś ulepszony, nie wiem. Mamy tu jakąś broń ulepszoną taką metalową? Wiem, że jest iron. O, to może być całkiem spoko, tylko o, nie mamy jeszcze tego odkrytego. Ale siekiera też powinna sobie radzić, tak myślę. Później zrobię sobie poza odcinkiem też kilka takich zestawów, dzięki czemu będzie się lepiej grało, dużo. No, wreszcie dokopałem się do zasobów kamienia. Nie wiem, czy widzicie, bo tu jest strasznie ciemno, będę musiał zainwestować w jakieś oświetlenie. No i spoko, całkiem szybko się kopię. Będzie nam potrzebne bardzo dużo tego kamienia, więc będę miał co robić w nocy. W czasie, gdy zombiaki będą szybko biegały. I ogólnie... Ojej, żebym się nie zabił teraz. Drabinkę będzie trzeba tutaj jakąś ogarnąć. Albo zdziałać to. Nie tym. Tym. No i pięknie. Tak jak mówię, będzie trzeba zrobić jakieś oświetlenie i dziabać sobie po prostu w nocy, kiedy będzie nam już nie dało się nic na zewnątrz robić. No i okej, to by było chyba wszystko w tym odcinku. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i powiedzcie, co byście chcieli też w przyszłości jeszcze zobaczyć na kanale. Tak więc dzięki wszystkim za uwagę i do kolejnych odcinków. Siemaneczko, cześć.